Znaczy ja tu w ogóle zachęcam wszystkich, żeby włączyć się w obserwowanie wyborów. Zapraszam na stronę Odpowiedzialnej Polityki i jest informacja, jak się do tego włączyć. Znaczy to jest nasza rola tak naprawdę w tej chwili, że to, co powiedziałaś, żeby i żebyśmy my odnosili się do naszej sytuacji, ale też do całego obserwowania procesu głosowania. I no, bez tego tak naprawdę też nie będziemy wiedzieli, jak to przebiegało. I ja rozumiem, że są te wątpliwości dotyczące tego, czy będziemy mogli obserwować komisje, które będą zliczały te, czy otwierały te koperty, a później w jaki sposób to zliczały. Ale jakby nasza jest rola, żeby naciskać na to, żeby rzeczywiście to było możliwe, a my, żebyśmy w tym uczestniczyli. Rozumiem, że może być obawa ze względów zdrowotnych, żeby się w to włączać, natomiast no, bezwzględnie wybory musimy obserwować i patrzeć, co to się działo, no bo ja sobie też inaczej to nie wyobrażam tego, że tego otwierania kopert i zbierania tych głosów, no to będzie poza jakąkolwiek kontrolą, no i to mnie niepokoi, ale przy tym te zastrzeżenia również, które były tutaj podnoszone, godzin, które będzie trzeba to obserwować, czy w ogóle potencjalnie obserwować, jak to będzie przebiegało w czasie. I to jest bardzo trudne. Znaczy, rzeczywiście zostaliśmy możliwe, że zostaniemy poddani daleko idącej próbie tak naprawdę, również takiej fizycznej, przed tym, żeby to obserwować, ale trzeba się włączyć. Gdzie ten człowiek będzie mógł swoją funkcję pełnić? Bo kodeks mówi, że w lokalu wyborczym. No ale lokal wyborczy to gdzie? Skrzynka, prawda? No co, będzie stał przy skrzynce? Czy będzie mógł stać tam w komisji, która będzie najpierw otwierała te pakiety, a potem będzie liczyła? Kodeks mówi, że dopiero wtedy, że mąż zaufania może być cały czas obecny, może nawet rejestrować liczenie głosów. No i teraz tak, czy on będzie miał prawo być w tej części tego procedowania przez komisję, gdy będzie otwierała pakiety i sprawdzała, czy koperty są zaklejone, czy nie, czy dopiero będzie dopuszczony do liczenia głosów. A właśnie ta faza, gdzie otwiera się koperty, gdzie sprawdza się, czy koperta jest zaklejona teraz głosem, czy nie, no trudno, jest to komisja trzyosobowa, niewykluczone, że komuś do głowy strzeli, żeby otworzyć taką kopertę z głosem, porównać z nazwiskiem, jak ten pan czy ta pani głosowała. Więc tutaj jest pewien problem i tutaj trzeba na to zwracać uwagę, żeby ci mężowie zaufania i obserwatorzy mogli wejść w ogóle do tego lokalu i w jakiej fazie oni będą dopuszczeni do głosowania. W ogóle ustawa o tym nie mówi, także o tym trzeba pamiętać, szczególnie trzeba uczulić na to te osoby, które będą mężami zaufania i obserwatorami krajowymi.